Słuchajcie, widzowie. Problem jest. Problem jest, bo ja dalej mam długie włosy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy, prawda, na Palionowie, no jak zwykle na Palionowie. I niestety dalej mam długie włosy w Minecraft, ja nie wiem totalnie, jak to mam zmienić, w ogóle coś na brzuchu mam, ale nie jestem w stanie ocenić, co to jest. Takie, nie wiem, jakaś opaska, czy co? Co? Nie wiem, nie rozumiem tego, albo nie wiem, nieważne. W każdym razie jesteśmy na, prawda, naszym kochanym Palionowie i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy zrobić coś z tym Venomixem po prostu. Nie ma ze mną dzisiaj mojego klona, jestem solo, ponieważ uznałem, że muszę zrobić coś w końcu sam. Muszę w końcu w tym laboratorium popracować sam, bo ciągle ten klon, ciągle tam ze mną jest i tak dalej. Chciałbym wyprzedzić go o krok, jakby zrobić coś bez niego w tym laboratorium i później zobaczyć jego reakcję na to, jak uda nam się coś wynaleźć, ponieważ tak to ciągle robimy coś razem, przez to nie ma żadnych niespodzianek dla niego, a tak by była, prawda, jakaś niespodzianka i byłoby spoko. W każdym razie, zanim zejdę w ogóle do laboratorium pracować w ogóle, chociaż nie jestem przygotowany, bo nie mam mojego fartucha, ale mam długie włosy i długie włosy mnie ochronią na pewno przed wszystkimi zakaźnymi rzeczami, nawet jak mam oksy. Boże, jak ja wyglądam tragicznie. Masakra, dobra, nieważne, w każdym razie zanim rozpoczniemy, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Ostatnio idą wam mega dobrze te łapki w górę. Jestem wam, no mega wdzięczny. Więc uwaga, mam challenge, uwaga. Jaki by tu challenge wymyśleć, uwaga. Dobra, czekajcie. Piję herbatę, a wy w tym czasie zostawiacie łapkę w górę. Załóżmy 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, z picia herbaty. Uwaga, start. Oczywiście rozlałem, bo za bardzo szybko przechyliłem ręką. Jezu. Dobra, to się mogło tylko mi zdarzyć. Nieważne, mam nadzieję, że zdążyliście zostawić łapkę podczas kiedy piłem herbatę, bo się polałem. Dobra, nieważne, wróćmy do nagrywania, do tego, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, zejdziemy zaraz sobie na dół. Kurde, zanim, ja ciągle zapominam o tych ważnych rzeczach. Wbijcie na Instagrama, tam oczywiście. Ja dzisiaj nagrywam ten odcinek z rana, dlatego to jest wszystko takie, wiecie, ja jestem jeszcze troszkę zaspany, bo ledwo co wstałem, a muszę nagrać ten odcinek, bo za chwilę prawdopodobnie jadę do Paliona. Prawda, olewamy Corona Time wirus i kurczę, trzeba pójść się spotkać z ziomkami, więc zaraz będę chyba gdzieś jechał, więc muszę szybko nagrać odcinek, chyba, bo jeszcze nie wiem, ale to jest, wiecie, widzicie, jakie moje życie jest spontaniczne, no niesamowite. Dobra, w każdym razie możecie wbić na Instagrama, tam oczywiście są różne relacje z tego, jak sobie gdzieś jeżdżę i tak dalej, więc dzisiaj na pewno też dodam jakieś story, więc warto wbić na Instagrama, warto oglądać, bo jesteście wtedy na bieżąco, prawda, wszystko jest super. Odłożę sobie tutaj zbroję, kurde. Mocno to wygląda, dobra. Wejdźmy w takim razie, tu, czekajcie, tu trzeba się zdezynfekować. Uwaga, okulary zakładam. W tych okularach wyglądam naprawdę tragicznie, no ale dobra. Czemu tu jest dziura? Kto tu zrobił dziurę i jej nie zamurował? O Jezu, klon. Klon, jak ja go tylko dorwę, czekajcie, mam pomysł, patrzcie. 300 IQ, widzicie to? O kurde, ale laga miałem. Boże. Mi się dzisiaj nic nie udaje, naprawdę. Nie wiem, wstałem lewą nogą. Nieważne, w każdym razie przechodzimy do Venomixu. Słuchajcie, musimy zrobić test na Venomixie. Chciałbym w końcu go sklonować. Chciałbym w końcu sprawić, żeby wszyscy w Palionowie mogli mieć ten Venomix, żeby wszyscy byli tak samo równi, tak samo silni, żebyśmy po prostu byli wszyscy identyczni. Wiecie, o co chodzi. Więc uwaga, otwieramy safe i bierzemy Venomix. Czekajcie, tylko ze ziemniaka zjem. O kurczę, dobra. Uwaga. Gdzie jest Venomix? Przecież on tu był. Ej, czekajcie, są tu książki. Czy to są... Zobaczymy, czy ktoś tu coś napisał w tych książkach. Projekt Venomix, receptura. W recepturze nikt nic nie napisał. Tu też nic. I tu też nic. Kurde, ej, o co chodzi? Dlaczego tu nie ma Venomixu? Jeżeli klon zabrał ten Venomix stąd... Chociaż czekaj. Milki była ostatnio tutaj. I ja w sumie nie mam pewności, czy ona gdzieś tutaj nie grzebała. Bo były momenty takie, gdzie ona tutaj była sama, ja byłem tam. O kurde, jeżeli ktokolwiek, kto tutaj był, zabrał ten Venomix. Mamy przewalone, słuchajcie, mamy przewalone. Dobra, przede wszystkim ja bym poszedł sprawdzić do mojego klona, zobaczyć, czy on przypadkiem tego nie ma. Proszę, żeby się okazało, że to w jakiejś jego skrzynce jest po prostu, on to tam zostawił czy coś. Bo jeżeli on to zabrał i zostawił tam gdzieś, no to opieprzę go.
Ale prawda, będzie to pół biedy przynajmniej. A nie jeżeli będzie sytuacja taka, że ktoś po prostu go zabrał. Najgorzej jak to będzie kloc jeszcze w ogóle, no to już w ogóle będzie dramat. Dobra, chodź tutaj ty. O kurde, o, nie wybuchaj proszę, ten most jest taki ładny, tak się starałem, dobra. Są jakieś dziwne lagi w ogóle w tym miejscu ostatnio, jakoś tak, nie wiem. Nie mogę z tych okularów. Dobra, lecimy na wyspę klona, zobaczmy, proszę, proszę, oby on miał ten Venomix w jakiejś skrzynce, błagam. Błagam, błagam, bo jeżeli nie, to nie wiem, to mamy przewalone, jeżeli ktoś to weźmie, przyjmie ten Venomix, ktoś niepożądany, to mamy problem, a ostatnio Dave w ogóle jest jakiś też podejrzany, więc to też jest śmieszna sprawa. Dobra, Maja, powiedz mi, że jest tu Venomix, jest? Co tak długo myślisz? A, dobra, nie chce ze mną rozmawiać chyba ta krowa, nieważne. Zobaczmy w skrzynkach, nie będziemy się pytać krowy, bo to przecież nam nic nie da. Dobra, po kolei skrzyneczki wchodzą. Tu nie ma, tu nie ma. Chociaż, kurczę, wydaje mi się, że nawet jeżeli by zabrał, to on by nie schował tego tak w oczywistej skrzynce, mi się wydaje. Kurde, no. Wezmę sobie jedną strzałę, przyda mi się do łuku, bo akurat nie mam. Ale, kurde, no nie ma tego Venomixu, dlaczego? Dlaczego tego Venomixu nie ma? Dlaczego on to gdzieś zabrał? Znaczy, mam nadzieję, że to on. Proszę, żeby to było. Dobra, czekajcie, zobaczmy na dole w tym jego bunkrze. Może do bunkru schował. Może uznał, że to tam jest bezpieczniejsze, nie wiem. Zobaczymy, on tu ma tak rozbudowane wszystko, że to jest w ogóle szok. No ale dobra, no o, tu zejdźmy na dół, idziemy na dół, uwaga, raz, dwa, trzy, pum, do wody. Zobaczmy, proszę, niech się okaże, że to jest gdzieś tutaj w jakiejś skrzynce. Błagam, błagam. Kurde, tu są też lagi. Tu nie ma. Nie, proszę, dlaczego? Czy ja mam dobre ustawienia? Mam. Tak, mam dobre, dobra. No nie wiem, kurde, czat, znaczy, jaki czat? Boże, nie jestem na live'ie, ale a propos live'ów to możecie wbić na Twitcha, tam sobie streamujemy, prawda, i rozgrywkę prowadzimy jakąś różną. Ale mamy problem. I to nie mały problem. Nie mały problem, ponieważ jeżeli klon nie ma tego Venomixu, to zostają dwie opcje. Albo, znaczy nawet nie dwie, w sumie zostają trzy, czyli tyle ile jest osób na Palionowie. Albo Milki zabrała ostatnio jak była u mnie na tych badaniach. Albo zabrał je Dave, albo zabrał je Klotz. I szczerze przyznam, że nie wiem co bym wolał, czy żeby to zabrała Milki, czy Dave, czy Klotz. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, chyba najbardziej wolałbym, żeby to była Milki, ponieważ ona za bardzo z tym nic nie może zrobić chyba. Chociaż... ciężko powiedzieć, jakie ona by miała objawy. Może by jej się też twarz poprzestawiała, czy coś. Nie wiem, w każdym razie testy są jeszcze nieskończone, więc nie powinniśmy w ogóle tego wynosić poza laboratorium. To jest wielki błąd, że to tak się wydarzyło. Kurczę, idźcie stąd, moby. Dobra, tam, tego też trzeba załatwić na odległość. Co jest? Czemu sobie nie umiem trafić? Dobra. Tu zbierzmy sobie expa, prawda? Dobra, to już wszystko. Dobra, słuchajcie, musimy polecieć przede wszystkim na Palionowo, więc dlatego wracam na swoją wioskę, ponieważ chcę tym, prawda, jak to się nazywa, wózkiem pojechać. Albo, kurczę, czy ja wiem, czy wózkiem... Nie, polecimy teleportem, ponieważ musimy tam być raz, dwa, na szybko, to nie może czekać, to nie może być tak, że my sobie teraz będziemy na spokojnie coś robić. Musimy tam lecieć raz, dwa, czekajcie, ja sobie wezmę w sumie tą zbroję, bo nigdy nie wiadomo, co się nam może przydać. Ściągnę sobie to, założę tak, o, dobra, no i lecimy sobie do Palionowa. Dobra, uwaga, wchodzimy w teleport, raz, dwa, trzy, uwaga. Dobra, jesteśmy na Palionowie, koks. No ten teleport to jest na pewno, no cud nauki po prostu, cud nauki to, że ja to wynalazłem w ogóle. Dobra, przeszukajmy do Milki. Do Milki jest tam, ja mam flaki, więc idealnie się tam dostaniemy, raz, dwa, pum. Przeszukajmy do Milki, nie ma nikogo na serwerze, jestem sam. Więc to jest najważniejsze, ponieważ teraz możemy spokojnie przeszukiwać i nikt nam tutaj nie będzie przeszkadzać. Wow, jakie ona ma rzeczy w ogóle, co jest grane. Tu jakiś kot w ogóle miauczy. Weźmy tabliczki, mogą się przydać. Tosia, o kurde, dobra. Nie ma nigdzie, ale to by nie było w takiej oczywistej skrzynce, mi się wydaje. Dobra, zobaczmy tu na górze. Jak ona ma tu w ogóle zrobione, w lodówce tego nie schowała. Tu też nie. Tu nie. Tu też nie, kurczę, nie ma tego nigdzie. Dlaczego ten Venomix został skradziony? Tak być nie może. Tu w ogóle jakaś książka jest, ale nie wiem, czy ja chcę ją czytać, chyba lepiej nie. No nie, wszystkie skrzynki są puste, naprawdę. Czy ona dopiero tutaj się zaczyna wprowadzać tak naprawdę? Nie ma jeszcze nic? Ja cię sunę, naprawdę, czat? Jaki czat? Kurde, przecież ja nie robię streama teraz. Ja już mam odruch z robienia streama. Nie, jest dramat. Dramat jest totalny, słuchajcie. No ja nie wiem, nic nie mogę, kurde, nie mogę tego... Kurde, nie ma tego Venomixu, to jest przecież dramat jakiś. Gdzie tu jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Tu jest chyba wyjście. Tak, dobra, tu. Dobra, czyli ona nie. Musimy przeszukać dom Dave'a. Jeżeli on to ma, no to... To jest dramat. W sumie liczyłem na to, że u Emilii to będzie, ale skoro tego nie ma... Kurde, no nie mogę stąd wyjść. Co jest nie tak?
Przepraszam, ja nie wiem, jak ja gram w tego Minecrafta z rana, to się nie da grać. Dobra, uwaga. Zakaz wstępu. Okej, okay, podejrzane. Moje cele życiowe. Pykać gitarę, robić mięsień, earning pieniądz, pas matematykę, być zdrowym, co? Dobra, nie wiem, szukajmy tego, co tutaj powinno być, jakiś, jakąś strzykawkę trzeba znaleźć. Jeżeli tutaj będzie jakaś wystrzyknięta strzykawka Venomixu, no to już wszystko jest jasne. No mam nadzieję, że to gdzieś tutaj, proszę, mam nadzieję, że nie będzie, żeby po prostu będzie ten Venomix, ale w całości. Tylko kurde, w której on to mógł skrzynce schować, ja tego nigdzie tutaj nie widzę. Masakra, proszę, niech to gdzieś tu będzie. On tu ma jakieś skrytki? Nie ma nic. Słuchajcie, mamy problem. Mamy problem, ponieważ ten Venomix gdzieś tutaj jest. Ja to czuję, że on tutaj gdzieś powinien być. W piecu to schował. Mikstura zdrowego rozsądku? Podejrzane to, co się tutaj dzieje w tym domu. Dobra, ja wychodzę, nie chcę tutaj być. Dobra, przeszukajmy jeszcze domy kloca, ponieważ liczę na to, że to gdzieś tutaj może będzie. Jednak, dobra, zobaczmy na górze najpierw. Na górze nic chyba nie ma tutaj w ogóle. No nic nie ma, jakaś jest stoi jak na zbroję. No nie, no słuchajcie, mamy problem. Mamy problem i nie będę mówił, że nie. No mamy, kurde. I teraz tu są w ogóle spodnie Tora. Co jest grane? Dlaczego nie ma nigdzie tego Venomixu? Kto go ukradł? Dlaczego ja nie mogę nic zrobić, co chciałem zrobić z tych rzeczy, które miałem? Kurde, co ja gadam w ogóle? Dlaczego nie mogę, kurde, zrobić tego, co chciałem, bo ktoś ukradł ten Venomix? To jest nienormalne. Dobra, no nie wiem, słuchajcie. Muszę go poszukać. Muszę śledzić Dave'a teraz, muszę śledzić Kloca, muszę śledzić Milki, muszę prześledzić wszystkich i zobaczyć, gdzie to może być. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.